Proszek do prania, płyn do płukania. Jan von Poland, Henio Bryczek, wizualny narrator, Mananer Muzyk, Facebook app. Facebook app, kochani, jest to aplikacja. Aplikacja udzielania się dla świata. Co ja dzisiaj robię? Piorę. Jak widzicie, pralka. A z tej strony proszek. Jest proszek do prania i płyn do pukania. Już włączyłem i piorę. Piorę, kochani, brudy po zlocie. No, wszystko się przepociło, także piorę. Akurat bierze. Widzicie? Samemu też można poprać. Mam tu taki, jak to powiedzieć, pralnię w budynku z lat 50. O, widzicie, to jest pralka. Teraz już podprała, wody nabiera. To stare budownictwo z lat 40., może 50. I tu mam pralnię i sobie piorę. O. Jan von Poland, Henio Bryczek, manager muzyk Facebook app, udzielanie się dla publiczności, wizualny narrator, ja we własnej osobie. Inni się domagają, o to ty nie jesteś, tak, ja jestem we własnej osobie. Teraz wyszedłem sobie stąd, teraz zamknę. Niech sobie pierze, samo się wypierze. Tu co stoję teraz, ochrypłem trochę, bo przepiłem się, z rok nie piłem. Tu co teraz stoję, to jest podwórko, zaraz wam pokażę. Widzicie, stąd wyszedłem, to jest podwórko, duże podwórko. O, Rex, do mnie idzie mój piesek. Stój, o, pokaż buzię, pokaż, co ja powiedziałem. Pokaż buzię. A, był obgryzł. Tam jeszcze jeden leci. Tam następny leci. Nie, Sonia, do mnie. I tu jest Sonia. Mam trzy suczki i psa. Idziemy dalej. Tu mam altankę, mam kuchnię letnią. Mam skuterka, altaneczkę, że można sobie imprezkę zrobić. To mój house. To mój dom. Tu mam ogród, a tu mam kuchnię letnią. Tutaj zaś można mieszkać. Można... O! Gdzie? Ujoj. Tu mam lodówkę, ale ją wyłączyłem. Na co ona potrzebna będzie? Do niczego. Jak widzicie, mam tak. Kuchnię gazową, widzicie tu wszystko i nawet mam, o, zlew, że jest i woda, wszystko tu jest. Miałem robić konfiturę, ale mi nie wyszło. Trochę tu także szafki mam, z tamtego roku trochę powymieniałem, narobiłem konfiturów. O, to moja robota. Starczy mi na drugą zimę. Idziemy, wychodzimy stąd. Niech się wietrzy. Sam mieszkam w tym gospodarstwie. Byłem w związku 25 lat. Rozwiodłem się i mieszkam sam. Ponad już trzeci rok.
Idziemy do mojego garden. Otwieramy. Tu mam węże do podlewania. Widzicie, jak fajnie to tu u mnie jest. To wszystko sam robię. Sam. U. Tu mam taki barier na wodę. Mam wodę w tym. Tu mam tunel z pomidorami. Zbieram te pomidory. O. Dojrzewają. Tu mam koper, ale ogórków nie ma, nie wiem co z tego będzie. Tutaj mam, kochani, arbuzy. Tak, arbuzy sobie rosną. Widzę, że owoc też mają niektórzy, bo przeglądałem ich, także nie będę ich przeglądał teraz. Widziałem tu przepiękny owoc, miała jedna, ale nie będę ruszał, wam pokazywał wszystkiego naraz, bo te krzaki niech sobie rosną same, bez tego przewracania. O, widzicie, tu mam taki aż prosty, tak wysoko te pomidory. Rosną dalej, ja im nie przeszkadzam, niech sobie rosną, podlewam ich, żeby miały wodę. Pójdziemy teraz mój tunel. Uprawiam sobie dla siebie, żeby przeżyć. A to, co jest z wypłat, to idzie wszystko do banku. O to właśnie moja robota. Mojego brata pomagał mi, jak ja byłem w szpitalu i chory. Bardzo mu dziękuję. To wszystko jest do mojego życia. Tu mam zaś winogron jeszcze.